Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść. Także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzył. Oto słowo Pańskie. Wiecie, jak czytam te dzisiejsze czytania, takie trochę niepokojące, no bo w końcu no, pokazują tego Łazarza, jak cierpi, przepraszam, nie Łazarza, tylko bogacza, jak cierpi w płomieniu i trochę nam przypominają te dzisiejsze czytania właśnie o tym, że nasze wybory, nasze decyzje, kierunki, które wybieramy, że to wszystko ma jakieś skutki, jakieś konsekwencje. I że nie da się na przykład podejmować jakichś działań, decyzji, iść w jakimś kierunku i żeby to nie miało jakichś skutków, jakichś konsekwencji. Te skutki mogą być dobre, mogą być złe, mogą być trudne, mogą być łatwe, ale zawsze jakieś skutki są. Natomiast zobaczcie, że ponieważ właśnie my doświadczamy, że cokolwiek zdecydujemy, na co jakikolwiek kierunek w życiu obierzemy, to to zawsze będzie miało jakieś skutki, no to nas to trochę udręcza i często później człowiek ląduje w takiej sytuacji, że się w sumie boi, nie chce podejmować decyzji, nie chce dokonywać wyboru właśnie po to, żeby nie doświadczać czego? Skutków, ale okazuje się, że brak decyzji to też niesie ze sobą jakieś skutki też. Więc właśnie no, rzecz polega na tym, żeby decydować, żeby wybierać, żeby iść w jakimś kierunku, tylko właśnie, żeby ten kierunek był dobry. I wiecie, kiedy czytam te dzisiejsze czytania, to przychodzi mi na myśl takie słowo nienasycenie. Nienasycenie. Doświadczenie jakiegoś nienasycenia, że jednak coś jest we mnie nie do końca nasycone. I tak jak czytam te dzisiejsze czytania, to tak sobie myślę, że właśnie bardzo dużo nieszczęścia w naszym życiu, w życiu człowieka się pojawia wtedy, kiedy człowiek nie zgadza się na to, żeby mieć coś w sobie nienasycone, że nie zgadza się na jakiś głód. Prawda, że ja muszę być za wszelką cenę nasycony, najedzony, prawda, na każdym poziomie i panicznie tego nasycenia szukam, coraz bardziej panicznie. Prawda? Mają być nasycone moje emocje, moje namiętności, moje uczucia, prawda? Moje pragnienie przyjemności, ma to wszystko być nasycone, nakarmione. Moje wygodnictwo, no i tam takie różne rzeczy, że wszystko musi być nakarmione.
No i wtedy człowiek żyje trochę tak jak bogacz z dzisiejszej Ewangelii, że jest zainteresowany tylko czym? No, tylko karmieniem siebie na różnych poziomach. Ja nie mówię tylko o jedzeniu pączków, prawda, i słodyczy, ale o karmieniu siebie na różnych poziomach. Wasze ojcowie pustyni, ojcowie Kościoła, to widzieli początek wszelkiego grzechu właśnie w takim czymś, co nazywali obżarstwo. Nie? Że właśnie takie obżarstwo w bardzo szerokim znaczeniu, właśnie takie obżarstwo, że ja za wszelką cenę muszę się nasycić. Nasycić emocje, nasycić namiętności, nasycić potrzebę doświadczania przyjemności, nasycić moje wygodnictwo, nasycić moje lenistwo, no pod każdym względem się, prawda, najeść, prawda? No i wtedy człowiek zaczyna macać, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze taka przyjemność, jeszcze taka, jeszcze to bym, prawda, zażył, nie? Jeszcze to bym chciał mieć, prawda, jeszcze to bym chciał przeżyć, prawda? I człowiek się coraz bardziej przywiązuje do tego wszystkiego i właśnie dlatego tenże bogacz ostatecznie nie jest w stanie po śmierci unieść się ku Bogu, nie? Prawda? I ja sobie tak myślę ostatnio, taki temat mi chodzi właśnie po głowie, że jeżeli chcemy w życiu funkcjonować jakoś świadomie na poziomie rozumu, a nie emocji, prawda, i takich różnych rzeczy, to człowiek potrzebuje się w tym życiu zgodzić na to, że coś tam we mnie będzie jednak głodne, coś pozostanie nienasycone, nienakarmione. Że jak się na przykład czyta 8 błogosławieństw, to Jezus właściwie mówi: szczęśliwi ci, którzy się zgodzili na jakieś nienasycenie. Że zgodziłem się, że w tym życiu, w tym świecie, ja człowiek do końca nigdy nie będę nasycony, bo moim ostatecznym nasyceniem jest kto? Jest Bóg. Bóg i Jego miłość i żadne stworzenie, to co powiedział Jezus, żebym skonsumował cały świat, to jest za mało, żeby mnie człowieka nakarmić pod każdym względem. Dlaczego? Bo ja zostałem stworzony, żeby dostać kogo? Boga, Jego całą miłość. I tylko Bóg, tak, tylko Bóg jest moim nasyceniem. I zobaczę, o tym sobie tu przypominamy na każdej mszy świętej, kiedy przystępujemy do czego? Do komunii, nie? Do komunii. I właśnie o to chodzi, żeby zaufać. Błogosławiony człowiek, szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Zaufać Jezusowi. On już mnie karmi sobą. I nie przestanie karmić aż na wieki, żeby mu zaufać, dać się przeprowadzić przez ten świat i doprowadzić do takiego momentu, kiedy stanę przed nim twarzą w twarz, już mnie nic nie będzie od niego oddzielać i wtedy rzeczywiście doświadczę pełni nasycenia. Tak. Bo wtedy ta cała miłość Jezusa, wszystko, cały Jezus, cały Bóg już będzie całkowicie mój. Prawda? Już nic nie będzie nas oddzielać, już nic nie będzie nam go przesłaniać, prawda, już nie będzie tak jak w tym świecie, że jednak no, niby przyjmujemy Boga w komunii, ale to jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, prawda. I sztuka polega właśnie w zaufaniu, nie? Że Jezus prowadzi nas na ucztę w niebie, gdzie ostatecznie każdy z nas będzie nasycony, że te wszystkie nasze ludzkie głody tutaj nie do końca nakarmione, tam znajdą nasycenie i że nie warto się rzucać to tu, to tam, bo może tu, bo może tam. No zawsze wyjdę z tego nienasycony, bo tylko Bóg może mnie nasycić. Wiecie, to trochę tak, jak wyście dzisiaj tutaj przyszli, powiedzmy, wstaliście rano, nic nie jedliście, przyszliście do kościoła, no siedzicie tu, ja gadam kazanie, wy się robicie pomału coraz bardziej co? Głodni. I ja mówię, słuchajcie, nie martwcie się, skończymy mszę świętą, zabiorę was na takie śniadanie. Wsiadamy do busa, jedziemy, to taka knajpa odkryłem, mówię wam, zawiozę, nie? No i dobra, kończymy mszę, pakujemy się do busa, jedziemy, nie? No ale jedziemy, kawałek drogi do tego śniadania jest, a wam burczy co? W brzuchu, nie? Nagle patrzycie, CPR. Księdza, już dobra, tu stajemy, hot dogi najemy się, będzie dobrze. Ja mówię, zaufajcie mi, hot dogi to nic, co mam przygotowane.
ale nie Bóg od nogi. Ja mówię, zaufajcie, nie? Rozumiecie, to jest ta sytuacja, nie? My idziemy przez ten świat, Jezus mówi, ufajcie mi, dojdziecie do pełni nasycenia. Do pełni nasycenia, tylko mi zaufajcie. No tak, ale tu takie fajne, tu takie fajne, tu takie fajne. Rozumiecie? I tu ciągle trzeba wracać, nie, do Jezusa. Jak się sparzymy i doświadczymy, że gdzieś tam znowu próbowałem złapać i zostałem z pustą ręką, to wtedy trzeba wracać do Jezusa i co w Jezusie odkrywamy? Coś zachwycającego, że za każdym razem, kiedy daliśmy się zwieść, to kiedy tylko chcemy wrócić, to odkrywamy, że On jest gotowy nas przyjąć i to nie jest ciężkim westchnieniem, no dobra, to już wróć, tylko jest gotowy nas przyjąć, co z radością, żeśmy wrócili. Że właśnie jedna rzecz, ufać, nie? Ufać i tam czasem zgodzić się, że coś tam nienasycone zostanie, a druga rzecz, jak już dam się zwieść gdzieś za czymś pogonię i później zostanę z pustą ręką, to pamiętać, że mam do kogo wracać. Amen.